Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ewa Pachowicz i... Adam Chrzostowski, witam. U mojego boku staną znakomity kucharz. Tutaj będzie troszeczkę prywaty. Z Krakowa jesteśmy, więc bardzo się lubimy. Prowadzi fantastyczną restaurację Ancora i naprawdę jest szefem, do którego ja przychodzę na szkolenia. Także bardzo jest nam miło powitać Was wspólnie. Czy mój mikrofon działa? Ja się też bardzo cieszę, że tutaj przyjechałem na drugi koniec Polski z Ewą. Rzeczywiście z Krakowa jest daleko. Ewy nie trzeba przedstawiać, ale to jest najpiękniejszy element polskich kulinariów. Cóż, mogę więcej powiedzieć. Czas rozpocząć gotowanie. Trochę niesforni są nasi uczestnicy. Przeszkadzają nam też fotoreporterzy, ale damy radę. Przedstawiam bardzo zacne i szanowne jury, które będzie oceniać to, co nasi uczestnicy ugotują. Pani Danuta Wałęsa. Witamy bardzo serdecznie. Pan biskup Tadeusz Pieronek. Witamy. Krzysztof Zanussi. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Witamy bardzo serdecznie. Dodam tylko, że jurorami jesteśmy również my, czyli ja, Ewa Wachowicz i Adam Chrzostowski, który tam jeszcze konsultuje. Jest też pomoc jakby techniczna tutaj przy przygotowaniu. Powiem tak, nasi uczestnicy mają tutaj z tyłu stół z produktami. To jest tak zwany konkurs w formule Black Box. Co prawda nie jest on zakryty w czarnym pudełku, ale bo oni już mogli się z tym zapoznać, co prawda była to dla nich niespodzianka. Z tego mają przygotować jakiekolwiek danie, aby było pyszne, aby zachwyciło nas, mnie i Ewę, ich samych i oczywiście naszych jurorów wspaniałych, a także Państwa. Mam nadzieję, że będziecie może mieli okazję spróbować chociaż odrobiny wytworów naszych gości, uczestników. Przedstawię teraz tutaj kolejno na stanowiskach startujących. Pierwsze stanowisko pani Mariola Bojarska i Joanna Kurowska. Proszę bardzo. Bardzo proszę, teraz odwracamy się do publiczności. Dziękujemy. Pani Paulina Chylewska i Radosław Majna. Dorota Zawadzka. Dorota Zawadzka, przepraszam pani Doroto. Ja się może wytłumaczę, bo ja się nazywam Kamil Durczok, bo tu powinien stać teraz. Jestem tutaj doniesiono mi, że chyba Kamil jeszcze się nie obudził po wczorajszej nocy. Pani Krystyna Mazurówna. Nie, no myślę, że będzie dobrze. Dwie Beaty. Pani Beata Pawlikowska, Beata Padla. I pani Aleksandra Kwaśniewska. I Jarosław Kret. To piękne filety z łososia. Widzę, że są pozbawione ości, ale są na skórze i teraz zapewne trzeba będzie podzielić tego łososia tak, aby nasi uczestnicy mogli coś smacznego przygotować. Zadanie mają o tyle trudne, ponieważ tak naprawdę jest nas szóstka jurorów i muszą przygotować potrawę i podzielić ją albo na sześć części. Są winogrona, są pomidory. A i jest Krystyna Mazurówna, która jest tak kolorowa jak te owoce, więc na pewno będzie coś niebywale kolorowego. Och, widzę, że tak, bo teraz i kolorowe warzywa, kolorowe papryki, zielona, czerwona i żółta, więc na tym stanowisku zdecydowanie będzie kolorowo. Cóż tam słychać? Halo, proszę Państwa, Państwo razem nie gotują tutaj, tylko osobno. Wszystko widzę. Gotujemy w takich warunkach. Brata Pawlikowska wzięła tymianek. Widzę, że tymianek, który ja też bardzo lubię. Oprócz tymianku, co tutaj? Mamy gruszki, mamy paprykę, mamy truskawki, mamy sery. No okej, widzę, że jest sałata rzymska, ale też rukowa. Mogę sprostować, ten ser, który już był, ja go nie przyniosłam, jestem weganką, nie jem sera. Więc ten ser zaraz zabierzemy. I patrzę, co na ostatnim stole mamy. Na ostatnim stole też mamy rukole, gruszki, imbir. Widzę, że mamy imbir w postaci całego korzenia imbiru. Tak oto wygląda, bo najczęściej Państwo kupujecie w postaci gruszku, a tak wygląda korzeń imbiru.
No i pierś z kurczaka, truskawki, bazylia. No to myślę, że coś smakowitego. Czy ten ser u was też już był, czy go wybraliście? Wybraliście. Czyli ser z niebieską pleśnią, bardzo charakterystyczny i ostry smak. I jeszcze niesie, Paulina jeszcze niesie pomidory, paprykę, kolorowe paprykę. No mamy bogactwo teraz warzyw, ponieważ jest sezon na te pyszne, zdrowe warzywa. Ja sama uważam, że trzeba jeść bardzo sezonowo w kuchni. Im bardziej kolorowa i warzywna jest nasza dieta, tym zdrowiej się będziemy odżywiać. Więc widzę, że nasi goście też w tą stronę zdecydowanie się kierują. Tutaj widzę, że Joasia do mnie krzyczy, że nie ma łyżki. Czy może... Ale nie wegańsko, bo tutaj mozzarella jest, czyli jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego są. Wegańska na pewno będzie bardzo kolorowa, plastyczna i bardzo zdrowa, bardzo zdrowa. To się bardzo cieszy. Przystaweczkę. To super. Ciekawe, czy ktoś zrobi deser, bo mamy dużo owoców, sery, ale zobaczymy. Wyzuć całkowicie z tłuszczu, dlatego że tłuszcz jest nośnikiem smaku i w tłuszczu też rozpuszczalne są witaminy A, D, E i K, więc czasem ten tłuszcz jest potrzebny jest. Tak. Potrzebny jest. Mój tłuszcz jest nośnikiem mojego smaku, jak jem, to przez tłuszcz mi przechodzi tam wszystko. Brawo, ogromne brawo dla Adasia. Dobrze, tutaj też w ogóle pełny spokój panuje u Oli i Jarka, ja w ogóle aż się boję, ale widzę, że to po prostu co zajrzę, to jest lepiej. Dobrze, jak będziecie smażyć, to mnie zawołajcie. Tu już pięknie, widać pierwsze już podstawy. Grunt to podstawa, słuchajcie. Podstawa jest, ananas, papryka. Tutaj też już coś się pojawia na talerze. No słuchajcie, no rewelacja. To widzę, będzie sałatka. Dressing, sos do sałaty musi być wbrew pozorom właśnie za słony, za słodki, za kwaśny i za ostry. A później w gotowej potrawie wszystko uzyska doskonały balans. Zaglądnę jeszcze na ostatnie stanowisko. Tutaj nam się kurczak, z tego co wiem, marynuje w imbirze, w oliwie. I zajmują się Państwo teraz truskawkami. Tak, truskawki to będzie bardzo ryzykowny, tak zwany side dish do kurczaka, gdyż niestety planowaliśmy coś zupełnie innego, ale zabrakło nam składników na start. Ale widzę, że jest tutaj przygotowana rukola, a na rukoli dosłownie cieniusieńkie plastry gruszki. Ja osobiście bardzo lubię połączenie rukoli, która jest ostrawa w smaku, gruszka ma słodki smak. Połączenie rukoli i gruszki jest bardzo dobrym zestawieniem i tu widzę, że właśnie tak już coś przygotowaliście. Właśnie gruszka i rukola, widzę, że to będzie taka poduszeczka, na której coś będzie tylko położone. Nie dojelać, tak ja nawet pomyślałam sobie, że ze względu na mojego dzisiejszego partnera kulinarnego nazwę to sobie carpaccio z gruszki na polanie z rukoli i to jeszcze będzie skąpane w deszczu z sosu sera pleśniowego. Widzę, że Oleńko wpasowała się zdecydowanie w nazewnictwo obecnie kulinarne w restauracjach. Wszystko jest nazwane w taki oto piękny i poetycki sposób, tak jak to dzisiaj wszystko też nazwałaś i ty. Jak usypywałem te rukole, to Ola powiedziała, tylko nie usyp z tego kopca takiego złego. Więc kopca na tym stanowisku nie będzie, czyli kopca kreta nie będzie. Ani kopca kościuszki, ani kraka, ani mandy. Ale nic do naszych kopców w Krakowie nie mamy. Nie mamy. Raczej kopiec kraka do remontu idzie, z tego co słyszałem. Kopce, które już rozpoznaje, że jest sałatką grecką, że sobie opowiadają anegdoty ze swojej podróży po Grecji. No może Paulina teraz ze wszystkim opowie, że tutaj się świetnie zabawiacie i o tej anegdocie związanej z taksówką. Mogę Państwu opowiedzieć, bo rzeczywiście anegdota jest cudowna, dlatego że Jacek Gmo, którego z pewnością Państwo znają z ekranu telewizji, jest w Grecji i w Atenach no, królem, bogiem z całą pewnością. I mieliśmy taką sytuację podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach, że Jacek zaprosił nas na kolację do jakiejś restauracji, która była w bardzo dziwnym miejscu. Bardzo trudno było tam trafić. Jechaliśmy taksówką i próbowaliśmy taksówkarzowi wytłumaczyć, jakie to jest miejsce. No ale no,
bardzo ciężko było się z nim dogadać. Ona nie po angielsku, my nie po grecku, więc było ciężko. I w pewnym momencie zadzwoniliśmy do Jacka, mówiąc: Jacku, ale wytłumacz może taksówkarzowi, gdzie to jest. On mu wytłumaczył, taksówkarz nas podwiózł, a Jacek, ponieważ jest cudownym człowiekiem, wyszedł po nas na ulicę. I w momencie, kiedy taksówkarz zobaczył, że to jest Jacek Gmoch, zostawił tą taksówkę, zostawił nas w tej taksówce, wybiegł, wyściskał się z Jackiem Gmochem, po czym wrócił do nas z gigantyczną pretensją, mówiąc: dlaczego nie powiedzieliście, że to Jacek Gmoch? Ja rozmawiałem przez telefon z Gmochem, dlaczego mi tego nie powiedzieliście? Będę o tym opowiadał mojej rodzinie, moim wnukom i w ogóle ten. I puenta jest taka, że nie wziął od nas pieniędzy za ten głos. Jeżeli tylko mogę dodać, jeżeli chodzi o kibiców i atmosferę, jaką panują na greckich boiskach, to tak dla państwa wiedzy, rzeczywiście kibice greccy są strasznymi fanatykami futbolu. Ja pamiętam, jak grałem w PO-ku Saloniki i przegraliśmy z ostatnią u siebie na stadionie w Salonikach. No ja się ubieram, chcę iść do domu, na co nasz dyrektor klubu pyta się: Majdana, ty gdzie się wybieracie? No i idę do domu, mówi: 5000 ludzi pod sceną, chcę was zabić. Nie lepiej zostań w szatni. I czekaliśmy chyba 6 godzin, aż oni się rozejdą do domu. Także tam jest naprawdę bardzo gorąco. Ja bardzo lubię takie połączenie, bo najczęściej oczywiście truskawki lądują tylko w deserach, a ja bardzo lubię truskawki dodawać do słonych dań. Jak robię sałatę, jest właśnie w niej gruszka, czy jest ostry ser kozi, czy ostry ser z niebieską pleśnią, on bardzo fajnie łączy się właśnie z truskawkami, więc zachęcam was do tego, żeby eksperymentować i truskawki, które jawią się nam owocem czysto deserowym, dodawać też do słonych dani. Widzę, że tutaj Ola właśnie tak sobie pokombinowała. Tutaj u dwóch naszych pięknych Beat. Fantastyczne w ogóle zestawienie blondynka i brunetka. Już mi się to podoba. Talerze wyglądają coraz to ładniej, coraz to ładniej. Dressing widzę, że też już jest praktycznie gotowy. I jeszcze widzę, że w garnku jest sałata. Sałata jest już z dressingiem pomieszana, ale do tego jeszcze muszą dojść suszone pomidory, które dodają naprawdę niezwykłego aromatu. Bardzo żałuję, że nie ma pestek z dyni albo pestek ze słonecznika, które zawsze dodaje do sałaty po ówczesnym przyprażeniu. Ja tutaj jak najbardziej potwierdzę, dobrze, jeżeli w sałacie czy w jedzeniu coś chrupie i takie uprażone pestki, czy dyni, czy słonecznika są idealnym dodatkiem do sałat, wtedy sałata staje się chrupiąca, aromatyczna. Dużo lepiej nam smakuje, jeżeli coś chrupie. I tego z kolei nauczyłam się też, jeżdżąc na kursy prowadzone przez zawodowych kucharzy, którzy właśnie oni mi powiedzieli, że musi w potrawie coś chrupać, bo jak chrupie, mamy wrażenie, że jemy coś świeżego, coś dobrego i nam zawsze będzie to smakować. Jeżeli jest przypieczona, słuchajcie, skórka z kurczaka, jak nam wtedy wszystko smakuje? Jeżeli kurczak ma skórkę taką miękką, to tak nam smakuje trochę mniej. Ja przynajmniej mówię o swoim smaku, ale coś w tym jest. Będzie na pewno tutaj uzupełniony zestaw nasz kulinarny, a pestki, żeby można było uprażyć i do sałaty dodać. Tak, tak, słyszę właśnie, więc już, że tak powiem, wasze petycje trafiają tutaj do nas, do mnie i do Adama. Postaramy się, aby w przyszłym roku... Zdrosna. My się martwimy, że komisja będzie jadła nasze posiłki na końcu i będzie już najedzona. Więc może tak nie, tylko degustować, bo my jesteśmy ostatni. Ale jest taki typowy sałatce grecki i nie ma papryki. Ona się pojawia bardziej w sałatce szopskiej, więc można uznać, że to jest taka grecko-szopska sałatka. Nie ma w niej też cebuli, ale tylko dlatego, że jej nie było po prostu. Więc wariacje na temat sałatki grecko-szopskiej ze stanowiska Radka Majdana i Pauliny Chyleckiej już mamy. Ale oczywiście jeszcze damy chwilkę czasu, chyba że już możecie kosztować. A ja coś tam rozumiem, czy tak? Jeżeli zgłasza gotowość do kosztowania następnej potrawy, wariacja na temat sałatki greckiej dla naszego szacownego jury. I oczywiście teraz poddać się surowej ocenie. Stanowisko numer jeden też już jest gotowe. Co to jest? No my miałyśmy najtrudniejsze wyzwanie z tego, co widzę, więc mam nadzieję, że tutaj docenią państwo, ponieważ my żeśmy się nagotowały i to w garnku ryby to było dość trudne, bo na dobrej patelni na pewno jest łatwiej, więc my żeśmy tego łososia zrobiły z czosnkiem, z ziołami, usmażyłyśmy i do tego rukola, taka typowa włoska sałata z pomidorami i ten łosoś jest polany sosem pesto, który miał być na jogurcie, ale jest szpytana. Do potrawy, którą zrobiłyśmy, potrawy ryby, ja jestem z Kaszub, więc zawsze robię rybę, nie mamy odpowiednich środków tutaj. Ponieważ to były zrobione na jogurcie, a państwo daliście śmietanę. I to troszeczkę wyszło pesto za rzadkie, no ale
w smaku może będzie dobre. Tak. Przygotowały i muszę przyznać, że bardzo fajnie się je, jak na przykład pani Dorota mówi tak, je pani teraz gruszkę, ta truskawka jest naprawdę smaczna, słuchajcie, pyszna, pyszna, tu pani Dorota krzyczy pyszna, co znaczy siła sugestii, ale tutaj widzę, że dwie dziewczyny idą, Joanna Kurowska i Mariola Bojarska-Perenc z łososiem pod pesto, do tego sałatka widzę z rukoli i z pomidorów. Proszę Państwa, Ewa je i nic nie mówi, ale żyje. To jest już naprawdę bardzo pozytywna sprawa. Strony walczące się pogodziły, zawarły rozejm, tak? Bacznie obserwują, bacznie obserwują mimikę twarzy jurorów. Jak na razie wszyscy wyglądają na szczęśliwych. Tutaj Ola z Jarkiem, tak, ja Wam pomogę. Naprawdę, bo naprawiłem troszeczkę, ale naprawię to. Coś opowiedz, a ja będę jeść. Danie, które przygotowałyśmy, jest nie tylko proszę Państwa, powstaje przepis tak na bieżąco. Z jedzenia, ale też z tego, co to jedzenie robi w organizmie, dlatego że zgodnie ze starożytną filozofią chińską, na przykład ananas ochładza organizm, tak jak arbuz. A dlaczego w krajach arabskich pije się dużo zielonej, gorącej herbaty z miętą? Dlatego, że zielona herbata i mięta też mają działanie ochładzające od wewnątrz. Więc jeżeli jemy sałatę w bardzo gorący letni dzień, to dobrze jest dodać do niej takich rzeczy, które jeszcze dodatkowo będą organizm schładzały. Tak właśnie działają truskawki i tak działa ananas. I tak działają pomidory. I tak działa sałata. A pozostałe rzeczy tak odrobinę neutralizują to schładzające działanie. Pani sędzino. No jeszcze nie mogę skomentować oficjalnie, ale muszę przyznać, że bardzo fajne połączenie truskawki z pieprzem. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście. Fantastycznie łączą się truskawki właśnie z pieprzem. Czy takim grubo zmielonym, czy też pieprzem marynowanym. Warto spróbować. Także na razie tylko tyle skomentuję, ale wszystko, co Beata powiedziała dotyczące właśnie tego, co jemy, jak to ma ogromny wpływ na nasz organizm, warto się pochylić właśnie nad tym, co upalne dni jeść powinniśmy. Ananas czy też soki z cytrusów mają właściwości wychładzające, więc jak najbardziej soki cytrusowe, świeżo wyciskane, dobrze w taki upał nam zrobią, bo jak wiecie, wy się wachlujecie, a nam tutaj na scenie też naprawdę, wierzcie, jest gorąco, także później idziemy napić się świeżo wyciskanych soków z cytrusów. Specjalnie dla Jarka skojarzenia związane Dorota z przyrodą. I na to jest zlane deszczem z sera pleśniowego. I to połączyliśmy z kurczakiem zamarynowanym w miodzie imbirze oraz czosnku. Jest już nie pamiętam, coś tam jeszcze. Także to możecie też dodać publiczności. Tutaj lekko. Także słuchajcie, możecie też dodać swoją poprawę w stronę publiczności, bo ta jest nieruszona. Adaś się podzieli moim talerzykiem, także jak najbardziej masz. Ktoś z naszej gwiazdy, Jasia Kurowska, Mariola, ktoś musi przejąć na chwilę mikrofon od nas, bo my musimy zamilknąć, aby móc z jurorami.